Podcastu Jest Zielono, pierwszej polskiej audycji o ekologii, życiu zero waste, ograniczeniu konsumpcji i zielonym stylu życia. Zaprasza Agnieszka Zdunek. Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Ci zaproponować zupełnie coś innego. Tego jeszcze nie było w podcaście Jest Zielono i możesz być zdziwiona albo zdziwiony, dlaczego takie akurat ćwiczenie się pojawia. To ćwiczenie jest częścią mojego kursu Zielona na Czas. Uważam, że jest szalenie istotne, żeby wiedzieć, jaka jest Twoja motywacja do bycia zielonym albo do bycia zieloną. Gonienie za zielonymi jednorożcami, jak ja to nazywam, gonienie za nowinkami ze świata zero waste, za nowymi szczoteczkami bambusowymi, za nowymi środkami i przepisami, jak się robi jakieś kosmetyki, to jest właśnie gonienie za zielonymi jednorożcami. Frustrowanie się, bo nie segregujesz śmieci tak, jak powinnaś, albo nie chodzisz ze swoimi woreczkami materiałowymi do sklepu, bo ich nie masz, albo akurat ich zapomniałeś, albo zapomniałaś. To nie są ważne rzeczy. Najważniejsza jest Twoja motywacja. Dlaczego Ty chcesz być zielona albo zielony? W tym ćwiczeniu spiszesz swoje marzenia i cele w byciu zieloną. Kosmetyki i segregowanie śmieci to tylko narzędzia. Twoja motywacja jest najważniejsza. Przygotuj sobie kartkę i długopis. Jeżeli chcesz, załóż słuchawki. Usiądź wygodnie. Po wysłuchaniu nagrania spisz wszystko, co przychodzi Ci do głowy. To wizja Twojego zielonego świata. To ona będzie Tobą kierować w chwilach zwątpienia i w chwilach frustracji. Zaczynamy. Dzień dobry, witam Cię w zadaniu trzecim kursu Zielona na Czas. Celem tego zadania jest to, żebyś zrozumiała, jaka jest Twoja motywacja do stawania się zieloną. Segregowanie śmieci, robienie naturalnych kosmetyków czy mydeł to tylko narzędzia. A każda z Was ma inny cel, kieruje Wami inna motywacja. Usiądź w wygodnym fotelu, przygotuj sobie kartkę i długopis, jeżeli chcesz, załóż słuchawki. Robiąc notatki, używaj czasu teraźniejszego, zdań twierdzących, a nie zaprzeczających. Twoje notatki, twoja wizja i twój cel powinny być inspirujące dla ciebie, a nie przytłaczające. Zaczynamy. Jest rok 2030. Robisz coś teraz, co myślałeś, że nie będzie możliwe jeszcze 10 lat temu. 10 lat temu spisałaś sobie swoje marzenia, swoje cele. Bardzo inspirujące marzenia i cele. A teraz, 10 lat później, stały się rzeczywistością. Robisz dokładnie to, żyjesz dokładnie tak, jak sobie wyobraziłaś. Co to jest? Jak teraz żyjesz? Co robisz teraz, co jest spełnieniem Twoich marzeń? Jaki cel osiągnęłaś? Z kim teraz jesteś? Jak wygląda otoczenie, w którym się teraz znajdujesz? Ale przede wszystkim, jak się z tym czujesz? Patrzysz na wszystkie wydarzenia z przeszłości, które pozwoliły Ci być w tym wspaniałym miejscu, w tym wspaniałym momencie życia. Co to były za rzeczy? Co po kolei robiłaś? Jakie kroki podejmowałaś? Wszystko, co sobie wtedy wymarzyłaś, wszystkie cele, które sobie wtedy założyłaś, właśnie się spełniły. Twoje życie jest zielone. Jak ono wygląda? Jak wygląda Twoje zielone życie? Przeszłaś całkowicie na zieloną stronę życia, ale jak się z tym czujesz? Twoja rodzina sprawia, że jesteś szczęśliwa. Kto jest Twoją rodziną? Kogo uważasz za swoją rodzinę? Nie zawsze są to krewni. Kim są Twoi przyjaciele? Kim są osoby, które wspierały Cię w stawaniu się zieloną? Które stały za Tobą murem w trudnych sytuacjach? Kogo nowego poznałaś? Jak się z nimi czujesz? Co o nich myślisz? Przez te 10 lat tyle się zmieniło. Tak bardzo Ty się zmieniłaś. Tak bardzo dojrzałaś wewnętrznie. Zrozumiałaś, co jest dla Ciebie najważniejsze. Najważniejsze dla Ciebie. Co jest dla Ciebie najważniejsze? Więc co udało Ci się już osiągnąć w byciu zieloną? Z czego jesteś najbardziej dumna? Ale z czym sobie jeszcze musisz poradzić? Twoje dni są szczęśliwe i wypełnione wdzięcznością. Nie zapominasz o zabawie i odpoczynku.
Jak wygląda Twój odpoczynek? Pamiętasz, że musisz odpoczywać? Gdzie najchętniej spędzasz czas? Tyle już udało Ci się osiągnąć przez te 10 lat. Tak bardzo zmieniłaś swoje życie na zielone. Jak się z tym czujesz? Przechodzenie na zieloną stronę życia okazało się być prostsze niż myślałaś. Czy czujesz potrzebę dzielenia się Twoją wiedzą z innymi? Jak bardzo zainspirowałaś innych w ciągu tych 10 ostatnich lat? Jak oni zmienili swoje życie dzięki Tobie? Teraz sięgnij po kartkę i długopis i spisz wszystko, co przychodzi Ci do głowy. Posłuchaj tego nagrania jeszcze kilka razy, jeżeli tego potrzebujesz. Spisz swoje marzenia i cele w byciu zieloną. Wracaj do nich w każdej ciężkiej chwili. Trzymam za Ciebie bardzo kciuki. Miłego zielonego dnia.